Kolej Wizja, Tomasz Dasuj. Witam Państwa w kolejnym odcinku naszego programu. Trofiejny, zdobyczny, tak brzmiało skądinąd magiczne słowo po zakończeniu II wojny światowej. Armia Radziecka stworzyła bowiem we wszystkich rejonach swojego panowania specjalne komisje, których celem i zadaniem było wywiezienie z okupowanych terenów Niemiec wszelkich cennych rzeczy, fabryk, maszyn, wszelkich rzeczy wartościowych jako rekompensata za poniesione w czasie II wojny światowej straty. Ale tak naprawdę dotknęło to w dużym stopniu także Polskę, ponieważ część wschodnich Niemiec w myśl traktatów międzynarodowych zostało włączonych do Polski i niestety te tereny były już pozbawione tych wszelkich cennych rzeczy, które znalazły się już wówczas w Związku Radzieckim. Z niemieckiego miasta Lubmin jako trofeum wojenne radziecka armia wywiozła całą kolej wąskotorową łącznie z szynami, wagonami, lokomotywami. Co działo się z tą kolejką w Rosji i jak do tego doszło, że dwa z zagrabionych wagonów niedawno wróciły do Niemiec, o tym w naszym kolejnym materiale. Na 30 maja 2011 roku zaplanowane jest posiedzenie Rady Nadzorczej spółki PKP Cargo. Przedstawiciel związków zawodowych pracowników PKP, Krzysztof Czarnota, wnioskuje o obecność na zebraniu ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka oraz wybranej w dniu 19 maja pani prezes PKP SA Marii Wasiak. Związkowcy proszą o dokładne informacje dotyczące m.in. wartości i sposobu wyceny spółki PKP Cargo w procesie prywatyzacyjnym, aktualnej pozycji spółki na rynku, braku pełnego przekazania majątku do spółki, odejścia w ciągu ostatnich 2 lat 11 tysięcy pracowników. Najważniejszym tematem dla związkowców wobec zamiaru prywatyzacji firmy jest oczywiście pakiet gwarancyjny dla pracowników spółki PKP Cargo i spółek zależnych. W dniu formalnej nominacji pani Wasiak jako prezes grupy PKP SA wzięła udział w spotkaniu związkowców oraz prezesa PKP Cargo Wojciecha Balczuna. Związkowcy nie przyjęli zaproponowanego wówczas przez PKP pakietu, w związku z tym w oparciu o projekt pracodawców opracowali własną wersję. Na posiedzeniu Rady Nadzorczej PKP Cargo związkowcy oczekują dalszych konkretnych propozycji spełniających oczekiwania pracowników spółki. Dworzec kolejowy w Bytomiu od dłuższego czasu odstrasza swoim wyglądem. Elewacja jest zniszczona przez wilgoć, ściany w holu po zdjęciu elementów łatwopalnych są w stanie surowym. Poza jedną samotną kasą biletową hol jest pozbawiony wszelkich funkcji. Hasło koleją do przeszłości zupełnie tu nie pasuje. Budynek dworcowy przypomina bardziej ruinę niż zabytek, a przecież jak najbardziej nim jest. W okresie komunizmu budynek ten był kilkakrotnie przebudowywany, przypuszczalnie, żeby zmienić jego niemiecki wygląd z surowymi czerwonymi cegłami. Porównanie fotografii z różnych okresów pokazuje jednak dobitnie, że wciąż mamy do czynienia z dworcem głównym otwartym w 1929 roku, kiedy górnośląski Bytom nazywał się Beuthen Oberschlesien. Budynek został zbudowany w modernistycznym stylu według projektu Wilhelma Grossarta, którego pomysły z Bytomia 6 lat później znalazły odzwierciedlenie w projekcie dworca w Düsseldorfie. Charakteryzuje się dwoma wieżami, z których lewa, sześciopiętrowa, tak zwana zegarowa, była tak usytuowana, że okazały zegar był zwrócony w ulicę Dworcową, wtedy Bahnhofstrasse, z daleka pokazując godzinę. Pierwszy bytomski dworzec powstał w 1873 roku przy powstałej rok wcześniej linii kolejowej Gliwice - Bytom - Chorzów - Królewska Huta. Linię tę budowała Kolej Górnośląska, po niemiecku Oberschlesische Eisenbahn. Budynek ten stał na miejscu obecnych torów. Drugi budynek dworcowy powstał w latach 1894-97 w tym samym miejscu co dzisiaj. Obecnie bezpośrednie linie prowadzą z Bytomia m.in. przez Poznań do Szczecina i Kołobrzegu, przez Katowice i Kraków do Przemyśla, przez Opole do Wrocławia oraz przez Tarnowskie Góry i Toruń na Hel. Rozwój kolei w Bytomiu nastąpił wraz z podziałem Górnego Śląska w 1922 roku w wyniku ustaleń aliantów po I wojnie światowej. Wtedy dworzec bytomski znalazł się na końcu sieci niemieckich kolei państwowych. Należało więc po obu stronach nowej granicy zreorganizować sieć kolejową.
W latach 1927-28 nad bytomskimi peronami wzniesiono jednonawową halę o wymiarach 39,5 m na 140. Konstrukcję budowli stanowiły trójprzegubowe ramy stalowe typu Dediona, zamknięte dwuspadowo, zrobione z blachownic. Przykrywała ona dwa perony wyspowe i trzy perony pocztowe, z czego dwa częściowo, znajdujące się w międzytorzach. Podobne całościowe zadaszenie peronów powstało w tym samym czasie na peronach w Legnicy, w Zgorzelcu, a także we Frankfurcie nad Odrą czy Królewcu. W okresie międzywojennym były one ówczesną formą języka architektonicznego dworców niemieckich. Po raz pierwszy francuski architekt Henri de Dion pokazał takie zadaszenie na wystawie światowej w Paryżu w 1878 roku jako galerię maszyn. Pochodną tej konstrukcji użyto do budowy zadaszenia na drugim madryckim dworcu Delicias, obecnie zaadoptowanym na Muzeum Kolei. Bytomskie perony 2, 3 i 4 obsługiwały kursy niemieckie, natomiast z peronu pierwszego pociągi jeździły do Polski. Stąd też wzięła się jego potoczna nazwa peron polski. Jedynymi niskimi są perony numer 2 oraz służbowy, położony pomiędzy peronami 3 i 4, ale on jest niedostępny dla pasażerów. Wykorzystywany jest do rozładowywania bagaży. W Polsce istnieją tylko 4 dworce posiadające podobne hale peronowe. Na starych zdjęciach widać, że z lewej strony po drugiej stronie peronów znajdowała się posiadająca własny budynek dworcowy kolejka wąskotorowa. Te czasy jednak minęły. Obecnie pociągi wąskotorówki muszą zatrzymywać się na otwartej przestrzeni. Bezpośredniego tunelu prowadzącego do peronów normalnotorowych też już nie ma. Ale pozostały resztki wąskiego toru wiodące do dawnej wagi składów towarowych i miejsca przeładowania ładunków. Nad peronami nadal czuwa zabytkowe zadaszenie. Pozostały też zabytkowe blaszane obudowy wind bagażowych. Czy perony i zadaszenie będą odrestaurowane? Na razie nie wiadomo, bowiem są one własnością PKP PLK. Budynek dworcowy miał być odnowiony w bieżącym roku, ale po okrojeniu budżetu spółka Dworzec Polski zapowiada rozpoczęcie prac w 2012. Miejmy nadzieję, że dworzec w Bytomiu odzyska dawny blask jako rozsądny kompromis między nowoczesną funkcjonalnością a wymogami odrestaurowania tego ciekawego zabytku historii kolejnictwa na Górnym Śląsku. Indie to dla miłośników kolejnictwa fascynujący zakątek świata. Do jego odkrycia nadają się jednak zapaleńcy penetrujący dokładnie indyjski subkontynent i zbierający bez przerwy nowe informacje. Ważnym źródłem takich informacji są strony internetowe Roba i Juhonga Dickinsonów International Steam Papers oraz miłośników indyjskich kolei Indian Railways Fan Club. Dickinsonowie koncentrują się na ruchu kolejowym, przede wszystkim parowym, obecnie nadal funkcjonującym w tym kraju. Indyjski kolejowy fanklub udziela podstawowych informacji, takich jak wykaz wszystkich lokomotyw przemysłowych, kiedykolwiek będących w ruchu, albo odpowiedzi na nurtujące pytania historyczne. Na przykład, kiedy ruszył w Indiach pierwszy pociąg parowy? Standardową odpowiedzią jest 16 kwietnia 1853 roku. Ale fanklub wie lepiej. Pierwszy indyjski parowóz o nazwie Thomason, składany z podzespołów przywiezionych z Anglii, jeździł już w 1851 roku, ale po 9 miesiącach eksplodował. Drugi parowóz rok później ciągnął próbnie kilka wagonów. Burzliwy rozwój kolejnictwa w Indiach spowodowało brytyjskie ustawodawstwo. Zadecydowano, że firmy budujące i prowadzące koleje w Indiach dostaną od brytyjskiego rządu gwarantowany roczny zysk w wysokości 5% inwestycji. Mimo to mogą się wycofać z branży kolejowej w każdej chwili, dostając wówczas rekompensatę. System nazywał się Granted Railways. Linki prowadzą do filmów oferowanych na płytach DVD, pokazujących parową trakcję działającą do dziś na terenach różnych zakładów. Firmy takie to najważniejsza ostoja tradycyjnego kolejnictwa. Dowiemy się również, że poza torem normalnym najważniejszymi prześwitami toru w Indiach są tor szeroki na 1524 mm, tor metrowy
oraz prześwity 762 oraz 610 mm. W nazewnictwie lokomotywy tych prześwitów odpowiadają literom W, Y, Z oraz N. Druga litera nazwy lokomotyw to rodzaj trakcji, na przykład D to diesel. Trzecia litera podaje przeznaczenie lokomotywy, na przykład P, lokomotywa pasażerska. Po takim przygotowaniu wiemy, że parowozy importowane w latach 1958-59 serii WP to lokomotywy pasażerskie na szeroki prześwit toru. Po II wojnie światowej Indie miały duże zapotrzebowanie na silne parowozy przygotowane według własnych wzorców do spalania niskokalorycznego, wysokopopiałowego indyjskiego węgla. W produkcję tych parowozów wzorowanych na angielskich przedwojennych odpowiednikach włączyła się fabryka lokomotyw w Chrzanowie. Dostarczyła parowozy o numerach WP7000 do 7029, przystosowane do prędkości do 110 km na godzinę. Ze względu na ich specyficzny wygląd, parowozy te noszą zwyczajowo nazwę Bullet Nose, nos o kształcie kuli karabinowej. Niektóre źródła podają, że dwa parowozy produkcji Fabloka, wśród nich numer 7015, przetrwały do dziś. Niestety nie mamy na to dowodów, ale film na YouTube z 2007 roku przedstawiający jazdę parowozu tej spektakularnej serii o numerze 7200 demonstruje dobitnie, jaka ciekawa była kiedyś produkcja lokomotyw z Chrzanowa. Dla niektórych miłośników kolejnictwa lokomotywy przemysłowe to nic ciekawego, ale strony internetowe pokazują coś zupełnie innego. Przeglądając te strony, możemy również dowiedzieć się czegoś więcej na temat kolejnictwa w Indiach i innych krajach azjatyckich. Lubmin to przytulne miasteczko nadbałtyckie leżące między Greifswaldem na zachodzie a Świnoujściem na wschodzie. W 1886 roku miasteczko uzyskało tytuł Uzdrowisko Morskie. 12 lat później powstała kolejka wąskotorowa o długości 60 km i prześwicie toru 750 mm. Połączyła ona Lubmin z okolicznymi miastami Wolgast i Greifswald, skąd dalej prowadziła kolej normalnotorowa. W 1940 roku państwo niemieckie założyło w Szczecinie Towarzystwo Pommersche Landesbahnen, po polsku Pomorskie Koleje Regionalne. Firma ta przyjęła zarządzanie nad kolejkami w Lubminie, Gryfycach, Kołobrzegu i innych miastach Pomorza. Niemiecki aktor Lutz Riemann wychował się w Lubminie. Doskonale pamięta wąskotorówkę. Das war eine der beeindruckendsten Erlebnisse überhaupt für mich als Kind, mit einer Bahn zu fahren. Jazda kolejką należała do najpiękniejszych przeżyć mojego dzieciństwa. W tym czasie popularne było hasło zabrania się zrywać kwiatów w trakcie jazdy. Pociągi prowadziły małe parowozy z fabryki Union o mocy 55 koni mechanicznych. Już na drobnych wzniesieniach parowozy dyszały. Jako dzieci staliśmy przy torze, naturalnie na rękach mamy, i obserwowaliśmy ten spektakl. Kiedy parowóz wspinał się pod górkę, śpiewaliśmy zgodnie z dźwiękiem lokomotywy: nie dam rady, nie dam rady, a kiedy pociąg zjeżdżał w dół, udało mi się, udało mi się, udało mi się. Ich schaff das nicht, ich schaff das nicht. Und wenn es dann wieder bergabwärts ging, dann im Rhythmus der jetzt etwas schneller sich drehenden Räder über den Schienenstößen. Ich hab's geschafft, ich hab's geschafft, ich hab's geschafft. Sympatyczne miasteczko cieszyło się także powodzeniem wśród niemieckich kolejarzy. Wypoczynkowy dom kolejarza był częstym motywem pocztówek z tamtego okresu. Lubmińska idylla kolejowa skończyła się w 1945 roku wraz z klęską wojenną Niemiec. Przybywająca radziecka armia postanowiła zdemontować całą wąskotorówkę i wywieźć tory wraz z lokomotywami, wagonami oraz maszynami do Związku Radzieckiego jako rekompensatę za szkody wojenne. Demontażu dokonali na rozkaz radzieckiej armii młodzi chłopcy, dziewczyny, kobiety. Prace trwały każdego dnia od samego rana do zachodu słońca. Na przykład w ciągu jednego tygodnia zniknęły torowiska prowadzące z Lubmina do Loisina. Do
Dopiero po zakończeniu demontażu ludność mogła wrócić do swoich domów. Spało się w stodołach. Jako wyżywienie otrzymało się zupę wodną oraz kiepkę chleba. Cały czas nad wszystkim czuwała radziecka armia uzbrojona w karabiny. W 1947 roku po kolejce nie pozostało już ani śladu. Dla władz nowo powstałej NRD temat kolejki nie nadawał się do publicznej dyskusji. Zadecydowano, aby budować w Lubminie pierwszą i jedyną elektrownię atomową tego kraju. Technologię dostarczył oczywiście Związek Radziecki. Ale młody aktor Lutz Riemann wąskotorówki swojego dzieciństwa nie mógł zapomnieć. Kiedy pracował w Teatrze Miejskim w Meiningen, mieszkał niedaleko warsztatu kolejowego. Codziennie z tęsknotą wciągał zapachu węgla i dymu parowozów. Lutz Riemann stał się słynnym aktorem. Grał międzywojennego przewodniczącego niemieckich komunistów Ernsta Tellmana, ale przede wszystkim zasłynął jako porucznik Zimmermann w serialu Polizeifunk 110, czyli NRD-owskim odpowiedniku 07 z gościem. Über auffällige Personen und Fahrzeugbewegungen gibt es keine Feststellungen. Weder von unseren noch von anderen Kräften. Kinder, das kann doch wohl nicht wahr sein! Da laufen ein paar Leute mit 4 Geldsäcken durch das halbe Haus und keiner will sie gesehen haben! Aber dann sind nur 2 Weihnachtsmänner eingestiegen mit ihren Säcken. Weihnachtsmänner? So mit Larven und Bärten? Mit Säcken? Ja, das sag ich doch. Wissen Sie noch, wann das war? Moment, das war kurz bevor die Sirene losging. Kriminalpolizei! So ein schlechter Verlierer sind Sie. Aktor Lutz Riemann cały czas poszukiwał informacji, gdzie się podziała wąskotorówka jego dzieciństwa. Okazało się, że sprzęt wykorzystuje kolejka torfowa Nazja w regionie Sankt Petersburga. Der größte Teil der Bahn und unter anderem auch dieses Bahnbetriebswerk, also die Werkstätten. Tam była większość naszej kolejki, nawet warsztaty. Odnaleziono stare lubmińskie maszyny. Pochodzenie potwierdzono na podstawie napisów wykonanych na odlewach elementów maszyn. Tak samo było z szynami. One były jak u nas mocowane gwoździami. Poza tym na pochodzenie wskazywały napisy na wagonach. Rosyjscy pracownicy kolejki torfowej, głównie pan Aleksej z warsztatu, wyjaśnili moim kolegom szczegóły. Sami nigdy u nas nie przebywali, ale wszystko wiedzieli. To był moment, gdy postanowiłem, że muszę wszystko kiedyś sam obejrzeć. Nie jako rewanżysta żądnej zemsty, ale jako miłośnik kolejnictwa. Nie przypuszczałem wtedy, że byłoby możliwe cokolwiek odzyskać. Da musste mal irgendwie, musste da mal hin. Das musst du dir mal angucken. Ich wollte es einfach sehen. Ich habe nie daran geglaubt und daran gedacht, dass ich mal irgendwie einen Teil von da hierher kriege oder so. Na razie stara wąskotorówka pozostała dla Lutza Riemanna w sferze wyobraźni. O kolejowych marzeniach małego chłopca opowiadał też NRD-owski film Wielka podróż małego maszynisty z 1978 roku. W produkcji czułego lirycznego dzieła wzięli udział czołowi niemieccy aktorzy, wśród nich kolejowy marzyciel Lutz Riemann. Ich überwache die Strecke. Das ist eine sehr wichtige Arbeit. Wenn du einen Fehler machst, komme ich nicht heil an mein Ziel. Mały chłopczyk Dirk zauroczył się koleją. Codziennie czuwa przy jednotorowej trasie niedaleko domu rodzinnego, a marzenia mieszają mu się z rzeczywistością, szczególnie z powodu kolejowych bajek opowiadanych przez jego dziadka. W rzeczywistości dziadek Dirka jest pomocnikiem na niewielkim parowozie przetokowym i pracuje przy złomowaniu dużych parowozów, ale specjalnie dla Dirka wciela się w wielkiego bohatera kolejnictwa. Opowiada, jak uzbierał deszczówki do parowozu, gdy na szlaku wody zabrakło i jak przemierzał parowozem pustynię. Gdy zabrakło węgla, dzielny dziadek nakazał pomocnikowi spalić drewniane deski z doczepionego wagonu. Mieszkańcy pustynnej oazy przygotowali kolejarzom radosne powitanie. Z
Czasem dziadek coraz bardziej wikła się w bajki, bo chłopiec oczekuje, że zostanie maszynistą dużej eniardowskiej spalinówki serii 218. Matka Dierka przekonuje męża, którego gra właśnie Lutz Riemann, że on powinien wybić dziadkowi nierealne obietnicy z głowy, ale nic z tego. Ich hatte als Kind keinen Großvater, der mir gesagt hätte, du darfst einmal selbst den Traktor fahren. I rzeczywiście, dziadek wypełnia marzenia chłopczyka. Razem jeżdżą po ulubionej trasie Dirka. No, ale jest przy tym drobny trik, bo naprawdę lokomotywą kieruje z tylnej kabiny kolega dziadka. Ale to drobnostka, jeśli można spełnić życiowe marzenie młodzieńca. A co z marzeniami Lutza Riemanna? Po zjednoczeniu Niemiec w 1990 roku zamknięto elektrownię atomową w Lubminie, a teren zakładu posłużył jako przechowalnia odpadków atomowych. To przyciąga protesty ekologów różnych frakcji, atakujących także normalną torową kolej prowadzącą do zakładu. Dyrekcja Zakładu Atomowego Energii Werke Nord, w skrócie EWN, nie chciała być chłopcem do bicia z powodu polityki atomowej rządu. Postanowiła zatem stworzyć pozytywne wiadomości prasowe, sponsorując poszukiwania dawnej wąskotorówki. Lutz Riemann pojechał na kolejkę torfową w Nazi, ale za późno, rok przed jego wizytą cała wąskotorówka została zezłomowana. Natomiast okazało się, że kilka jej wagonów znajduje się w obrębiu innej kolejki torfowej, Szatura, na południowym wschodzie od Moskwy. Osiedlenia wielkopłytowe nie wywołują przeważnie romantycznych uczuć, ale przy odpowiednio klimatycznym oświetleniu i dobrej oprawie muzycznej nawet blokowiska i elektrownia sprawiają przytulniejsze wrażenie. Autor filmowego portretu Szatury, Siergiej Kleniajew, musi być wielkim wielbicielem rodzimego miasta. To właśnie elektrownia sprawiła, że przez lata kolejka torfowa tego regionu sprawnie działała. Bez przerwy długimi składami dowoziła torf do fabryki prądu. Dopiero w ostatnich latach nośnikiem energetycznym stał się węgiel. Warto dodać, że w rosyjskich warunkach kolejka wąskotorowa ma niewiele wspólnego z drobnymi wagonikami kolejek polskich lub niemieckich. Tu nawet na wąskim torze jeżdżą wielkie wagony. W swoich najlepszych latach szaturska kolejka torfowa miała długość aż 300 km. Krótko przed jej ostatecznym zamknięciem pozostało jeszcze 60 km torów. Za pośrednictwem dyrektora rosyjskiego Muzeum Kolejek Wąskotorowych w Pierysławlu, Siergieja Dorażkowa, Lutz zwiedził elektrownię, gdzie został wyjątkowo miło przyjęty. Dyrektor Generalny Elektrowni Szatura, wyróżniając się sporym zrozumieniem, zaproponował, abym zidentyfikował wagon, który ich zdaniem mógł pochodzić z naszej wąskotorówki. I rzeczywiście, pokazano wagon osobowy zbudowany w Görlitz w 1898 roku. Wiemy nawet, że chodzi o piąty wagon z serii 6 zabudowanych wtedy wagonów. Do 1969 roku w Szaturze przewożono nim dzieci do pobliskiej kolonii letniej. Potem wagon służył brygadzie pracowniczej jako magazyn narzędzi i miejsce odpoczynku. Über eine Außentür, das haben wir übrigens auch erhalten, das wird dann auch später in Berlin ausgestellt werden, damit man auch einen Eindruck hat, wie hat denn der Wagon damals ausgesehen, hatten sie mit Kreide geschrieben Pivnaje, das heißt Bierladen. Nad drzwiami wejściowymi wagonu Lutz znalazł rosyjski napis Piwiarnia. Zostanie on wyeksponowany w Lubminie wraz z odrestaurowanym wagonem. Bo taki jest efekt wizyty. Niepotrzebny w Szaturze wagon może wrócić do dawnej ojczyzny. W ogrodzie pracownika zakładu Lutz znalazł kolejnego niemego świadka tamtych czasów. Właściciel drugiego odnalezionego wagonu na początku nie chciał go odsprzedać, ale w zastępstwie zaoferowaliśmy mu rosyjski 20-stopowy kontener i dopiero wtedy się zgodził. Wspomniany wagon towarowy zbudowany został 103 lata temu w fabryce Boichelt i spółka w Grünberg, czyli w dzisiejszej Zielonej Górze. Z zachowanej dokumentacji wynika, że chodzi o wagon z numerem 113.
Identyczny wagon o numerze 112 zachowany jest w Rosyjskim Muzeum Wąskotorowym w Pierysławlu, tak samo jak siostrzany wagon osobowy naszego numeru 5. Ja nie znam, prosto nasze czucia w ruchu rozstaje, nastało czas rozstawania. Ostry zapach grusti zasycia grudź, prosto odpuści i więcej niczego nie nudno. Tu widzimy przygotowania wagonu osobowego do końcowego transportu. Formalności celne, zabezpieczenie obiektu przed uszkodzeniem w trasie i sam transport. Wszystko to było niemałą przygodą. W Lubminie uruchomiono rekonstrukcję wagonów w oparciu o archiwalne wzorce i zdjęcia. Natomiast w ubiegłym roku w regionie Szatura wielkie pożary zagrożyły Muzeum Wąskiego Toru Federacji Rosyjskiej. Dla rosyjskich muzealistów skończyło się dobrze, ale drzewa i rośliny wokół budynków, które miały umiłać pobyt na terenie kolejowym, wysuszyły się. Ludzie z Lubmina współczuli, że tak się stało, a wcześniejsza współpraca znacznie przybliżyła świat rosyjskich i niemieckich miłośników kolejnictwa. Odrestaurowanie odzyskanych wagonów trwało 3 lata. Latem 2010 roku nastąpiła publiczna prezentacja. Wicedyrektor Zakładu Energetycznego w Lubminie, Jürgen Ramtun, podkreślił, że wagony podróżowały 2 razy przez 1200 km. Prezes Dieter Ritscher wyjaśnił, że odzyskanie kawałka własnej historii w postaci przedmiotowych wagonów stało się dla niego sprawą osobistą, ponieważ przeważnie takie transakcje nie są możliwe, gdyż Federacja Rosyjska traktuje jako swoje wszystkie zabytki kultury zdobyte w Niemczech po II wojnie światowej. Spory udział w realizacji miał zapewne dodatkowy sponsor projektu, spółka gazownicza Nord Stream powiązana z rosyjskim Gazpromem. To właśnie na terenie były elektrowni atomowej w Lubminie kończy się rurociąg gazowy łączący Rosję z Niemcami. Lubmin jest niemieckim regionem o największym nasyceniu językiem rosyjskim. Zapewne tutaj najłatwiej pokazać gest dobrej woli mieszkańcom tak osobliwego mikroklimatu. Burmistrz Lubmina Axel Vogt zapewnił, że wagony zostaną szczególnie wyeksponowane. Specjalnie dla nich zbudują osobny pawilon w pobliżu byłego dworca Wąskotorówki, obecnie użytkowany przez władze miasta jako siedziba administracji uzdrowiska. Nareszcie widzimy wagony. Szczęśliwymi minami partnerzy te niecodzienne transakcje pozują do zdjęć. Szczególnie u Luca widać, że czuje się niczym w kolejowym raju. Wzruszające jest zobaczyć kolegę, mieszkańca Lubmina, mówiącego: dobrze zrobiłeś, przyjacielu. Wnętrze wagonów wygląda wyśmienicie, jak i każdy detal. Naturalnie trzeba ćwiczyć staromodny sposób otwierania okien na skórzanym pasku, ale działa on równie dobrze jak 100 lat temu. A burmistrz Lubmina cieszy się, że przy jego ponadprzeciętnym wzroście wagon pozwala mu stać swobodnie na środku. Wielu osób przyczyniło się do renowacji wagonów, historycy kolejnictwa, miejscowi rzemieślnicy, stary mistrz warsztatów kolejowych. Pod wieloma warstwami starych lakierów stolarze odkryli warstwę pierwotnego lakierowania wagonów, według której zamówiono identyczny kolor jak onegdaj. Malatura wagonów jest więc pod każdym względem oryginalna. Dla każdego ze specjalistów ten dzień jest więc szczególnym. Szkoda tylko, że odbudowa trasy kolejowej pozostaje w sferze marzeń. Wielokrotnie słyszymy tego dnia komentarze gości imprezy. Tylko stawiać na tory i jechać. Ale Lutz Riemann i tak jest szczęśliwy. Ich freue mich ungeheuer, weil für mich ist es irgendwie ein Kindheitstraum in Erfüllung gegangen, wieder etwas zurückzuholen, was eigentlich unsere Geschichte hier, Lubmin, in hervorragender Weise auch dokumentiert. Cieszę się niesamowicie, bo udało się przywieźć coś, co w wyjątkowy sposób dokumentuje naszą historię w Lubminie. Wypełniło się marzenie mojego dzieciństwa.
Na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.